Siema, tutaj za kanał Koza Sport, ostatni odcinek, kiedy po raz pierwszy grałem legendą, całkiem wam się spodobał, dlatego dziś zrobimy to samo po raz kolejny, chociaż tym razem ja nie wiem, jaka to będzie legenda, ponieważ jak widzicie, paczkę mam dopiero do otworzenia, tak więc mam nadzieję, że znowu coś takiego będzie wam się podobało, jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i my zobaczymy, co będzie teraz w tej paczce, liczę na jakiegoś fajnego zawodnika z ofensywy. No i zobaczmy, jaki tutaj będzie gracz. Jest napastnik i to jest Weya. Tak więc dzisiejszy odcinek zapowiada się wręcz niesamowicie. Ja tylko muszę sobie zrobić tak, żeby mieć tutaj jakikolwiek skład. Tak więc zaraz coś tu pokupuję i porobię, żeby dało się grać. Ale Weya gwarantuje nam dzisiaj emocje. Jako że jest to konto, na którym mam dosyć wysoki level, no to paru ciekawych zawodników może trafić do naszego klubu. Jego też sobie weźmiemy, bo czemu nie? No i dobra, mamy nasz skład i mimo to, że nie mamy tutaj pełnego zgrania, bo wynosi ono 96, muszę przyznać, że już nie mogę doczekać się nadchodzących spotkań. Tak więc słuchajcie, zaczynamy. Wow, ja się cieszyłem, że mam paru fajnych zawodników w moim składzie, ale moi są wypożyczeni, a mój rywal naprawdę dorobił się znakomitej jednastki. Ibra Szewa Müller, to jest jego atak, no a jeszcze Okocha chyba w środku pola, z tego co tam zauważyłem. No, szczerze powiedziawszy, jestem odrobinę przerażony. Zobaczymy, jak to będzie. Maxwell kontra Ibrahimowicz. Pojedynek wielkich przyjaciół. Zobaczmy, co zrobi Ibra. Do środkowania, ale nic z tego nie powinno wpaść. No nie powinno, jednak wpada. Czy to jest Szewczenko? Tak jest. No i przegrywamy 1-0. Byłem pewien, że wygrałem ten pojedynek główkowy. Tutaj nawet nie chciałem Ibrze krzywdy robić, bo wiedziałem, że dośrodkuje. No ale niestety przegrywamy. Dobra, Busquets do Chamberlaina, Chamberlain do Cristiano Ronaldo. Ten ma miejsce, żeby się urwać. Zejdźmy sobie tak i wystawmy jeszcze tą piłkę. Nie miała być ona do Busquetsa, ale cały czas jesteśmy tutaj. Santi Cazorla faulowa... Nie faulowany? Angel Di Maria, teraz Cristiano Ronaldo wychodzi na czystą pozycję. Jeszcze podajmy do Oxlade'a Chamberlaina. Chamberlain z prawej nogi uderza jeszcze do bitka. Nic z tego nie było. No i poprzeczka teraz ratuje mojego przeciwnika. On miał dużo szczęścia. Angel Di Maria, zagrajmy sobie tu. Oxlade Chamberlain przekłada rywala. Prawa noga, Oxlade uderza, ale Courtois bez problemu łapie tą piłkę. No i mamy koniec tej pierwszej połowy. Było troszkę sytuacji, ale jak to ja nie miałem celnego... A no tak, uderzyłem w poprzeczkę. Dlatego jak widzicie, nie było zbyt wielu strzałów. Mam nadzieję, że w drugiej połowie będzie troszkę lepiej. No i przede wszystkim, że ja będę prezentował troszkę wyższy poziom, bo na razie gram delikatnie rzecz mówiąc słabo i nawet tym Weyom nie doszedłem do zbyt wielu sytuacji. No, wolałbym, żeby sobie nasz bohater dzisiejszy postrzelał. Cristiano Ronaldo teraz przejmuje tą piłkę. Spróbujmy ją przełożyć tak. Zejdźmy sobie do prawej nogi, no ale to było tak oczywiste, że on rok temu wiedział, że ja to zrobię. Jeszcze tam walczy Santi. Oj, Thomas Müller, dobre teraz wypuszczenie do Szewczenki. No ale to było fatalne wykończenie, ale dużo tu przeciwników, znaczy dużo przeciwnik miał tu zawodników, więc może teraz jest szansa coś z tego wyciągnąć. Jest Weya, przyjmuje tą piłkę. Czekamy tam na Angela Di Maria. Ten już jest w polu karnym rywala. Angel Di Maria z lewej nogi, uderzenie, broni bramkarz. Weya teraz przyjmuje tą piłkę. To już jest 90 minuta. Weya, ja cię proszę, Weya, ja cię błagam. Uderzenie z prawej nogi i piłka przelatuje obok słupka. To chyba była nasza ostatnia okazja w tym meczu. Tak mi się wydaje, że zaraz arbiter zagwiżdże, bo doliczył tylko jedną minutę. No i tak też się dzieje, niestety pierwsze spotkanie w tym odcinku, przegrywamy 1-0, był to niesamowicie nudny mecz swoją drogą, biorąc pod uwagę to, jakie mieliśmy zespoły, no ale spotkanie bardzo, bardzo było wyrównane w środku pola. Zobaczmy, kto został zawodnikiem tego meczu i jest tu, kto to był, to była pierwsza runda Pucharu Mistrzów, a zawodnikiem meczu był Thibaut Courtois. Tu jeszcze widzicie statystyki tego spotkania, praktycznie identyczne, przeciwnik miał jeden strzał celny więcej, a było to na przykład uderzenie z połowy mojej połowy, które bez problemu złapał De Gea w ręce. Niestety, mecz wyrównany, ale ja przegrałem, mam nadzieję, że w drugim pójdzie mi lepiej. No i nie wiem, co powiedzieć o tym składzie, szczerze powiedziawszy, bo tak jak tamten był turbo niesamowity, tak ten... no zobaczymy, ale boję się, że to może się wydawać słaby rywal, a potem... Potem się okaże, że to naprawdę jest Beast Squad FC, tak jak ma nazwę klubu, więc zobaczymy. Busquets, spróbujmy znaleźć tutaj dobre miejsce do podania. Jest Santi Cazorla i miało być to do Ronaldo. Ten przejmuje piłkę bez problemu. Cristiano Ronaldo z prawej nogi uderza, nie trafia. No i musiał tutaj na raty jeszcze dobijać tą piłkę do bramki, ale w 10 minucie prowadzimy 1-0, ale gdzie jest Weya? Weya, zgrajmy sobie to od razu. Pięknie to wyszło. Maxwell, uderzenie z lewej nogi, poprzeczka, ależ to by była akcja.
Bułę ja tam jeszcze odgrywał piętą, no to wyglądało naprawdę znakomicie. Dobra, Weya do Santiago Cazorli, Cazorla. Jeszcze jest przy piłce Hiszpan Cazorla, lewa noga, ale dla niego nie ma to różnicy. No i mamy 2-0. Spróbujmy coś z tego zrobić, jak Oxlade-Chamberlain, ładne zejście, Oxlade, podanie do Smallinga, Smalling, fake, uderzenie, prawa noga, 3-0. 4-0. Naprawdę już by mógł wyjść ten rywal. Dobra, Rakitic. Teraz tu, no i Weya nie zdąży, zdążył Weya, 5-0. Wow, tego się nie spodziewałem, słuchajcie, że ta legenda zdąży, to było naprawdę niesamowite. Piłka do Oxlade'a, Oxlade-Chamberlain, spróbujemy jeszcze z Rabony. Jest Weya i mamy bramkę na 6-0, całkiem nieźle to wyszło. Oj, dobra piłka teraz mojego przeciwnika do Iwobiego, ale tu bez problemu radzą sobie moi obrońcy. No i spróbujmy Maxwellem coś zrobić, no ale nic nie zrobimy. Koniec pierwszej połowy, no statystyki sami widzicie i on gra cały czas. To nie jest tak, że odłożył pada. Dobra, nasz prawy obrońca ładnie to przechwycił. Spróbujmy się tu urwać. Piłka do Weya, nie wiem czy był spalony czy nie. Ten znowu dościga Cristiano Ronaldo. 7-0. Weya, znowu piłka do niego, ten do Rakiticza, potem jeszcze do Cristiano Ronaldo. Spróbujemy nad bramkarzem, Cristiano Ronaldo, 8-0. Cristiano Ronaldo do Rakiticza, Rakitic do Oxlade'a Chamberlaina, ten z pierwszej piłki. No, że to będzie bramka, tego się nie spodziewałem, no i to uderzenie na 9-0. No, to było coś, nie oglądam ogólnie powtórek tych bramek, ale no, zobaczcie tylko, z jakiej on do pozycji uderzył, no piękny gol, oczywiście ja wiem, że skład rywala jest beznadziejny i że bramkarz praktycznie tam nie istnieje, no ale to uderzenie to było coś. Dobra, coś czuję, że sędzia zaraz zakończy to spotkanie, no bo już doliczył czas, tak jest. Tak więc wygrywamy ten mecz bez najmniejszych problemów, co tam się jeszcze z Weyą stało, 9-0, Cristiano Ronaldo odbiera piłkę oczywiście za hat-trick. Chociaż chyba nie był on jedynym, który strzelił 3 bramki w tym spotkaniu. Nie, jednak tak, bo Weya dołożył 2, potem Oxlade, Cazorla, Busquets i Smalling po jednej, a najwięcej asyst miał Rakitic z Chamberlainem. Tu jeszcze oczywiście widzicie statystyki końcowe tego spotkania. Przeciwnik został absolutnie zdemolowany, ale no miał taki skład, że nic dziwnego. Słuchajcie, ale mimo tej dysproporcji sił muszę przyznać, że ta akcja, w której Weya dobiegł do tej piłki, wyciągnął ją sprzed bramkarza, była imponująca, bo nie wydawało mi się, że nasza legenda do tego dobiegnie. Tak więc słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Nie będę dogrywał kolejnego spotkania, bo przez te 9 goli w tym odcinku, znaczy w tym meczu, ten odcinek byłby mega długi, a też nie chcę zabierać za dużo waszego czasu. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona!